Aleluja! Jezus żyje! To nie jest bajka ani legenda. On naprawdę żył, umarł i zmartwychwstał i jest teraz na tym miejscu w osobie Ducha Świętego. Dlatego my jesteśmy tutaj w imieniu Jezusa. On nas posłał, abyśmy głosili dobrą nowinę. Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a każdy, kto uwierzy tej dobrej nowinie, będzie zbawiony. Krew Jezusa daje zbawienie, ponieważ tylko Jezus był jedynym człowiekiem, jaki chodził po ziemi, który nigdy nie zgrzeszył. On, święty człowiek, przelał krew za mnie i za ciebie i dzisiaj w Jego imieniu mamy życie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dlaczego my tu jesteśmy? Ja chcę być człowiekiem silnym i nie chcę być jakimś słabeuszem, nie chcę być nigdy pokonany, chcę zawsze zwyciężać. Zawsze. Nie czasami, ale zawsze. Jezus powiedział, w imieniu moim nikt nigdy nie będzie w stanie cię pokonać. Był taki człowiek, przedstawiony w Biblii, który miał na imię Samson. Samson otrzymał od Boga moc. Ta moc była tak wielka, że nawet 1000 żołnierzy uzbrojonych nie było w stanie przeciwstawić się Samsonowi. On pokonywał Filistynów w mocy Boga. Jezus Chrystus, gdy zaczął swoją służbę na ziemi, zademonstrował podobną moc. Jezus poruszał się w tak wielkiej mocy, że był poza zasięgiem wrogów. Gdy przyszło wojsko, aby aresztować Jezusa, on powiedział, mój czas jeszcze nie nadszedł i wojsko wróciło, nie wykonując rozkazu, ponieważ moc Boża chroniła Jezusa. W kolejnym przypadku, gdy chciano Jezusa już zaprowadzić na krzyż, on powiedział, ja jestem i całe wojsko w jednej chwili padło na ziemię. Dopiero gdy Jezus się zgodził na ukrzyżowanie, wtedy mogli go zabrać. Moc Boża jest niezbędna dla każdego człowieka i gdy przyjmujesz Chrystusa i przyjmujesz Ducha Świętego, masz tą samą moc w sobie, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Na ziemi jest wiele śmierci, wiele zła, przekleństw. Biblia mówi, że szatan chodzi wokół nas jak lew ryczący, szukając kogo by tu pożreć. Ja dzisiaj tu na ziemi chcę żyć w mocy Chrystusa i nie mam zamiaru dawać się diabłu pożreć. Biblia mówi w liście do Kolosan, Chrystus w nas. W Efezjan mówi, że Bóg posadził nas po prawicy Ojca wraz z Jezusem Chrystusem. Że mamy autorytet, mamy władzę, mamy moc, tą samą, którą miał Jezus Chrystus. Jest ona niezbędna do tego, żeby żyć życiem osoby zmartwychwstałej. Ewangelia, którą słyszycie, przynosi do waszego życia moc. Jeżeli chcecie być słabi, to odrzućcie Jezusa. Jeżeli chcecie być mocni, ale to będzie moc, która przewyższy wszystko, co pochodzi z tego świata, to Jezus jest osobą, która daje wam moc. Wielokrotnie, znaczy przez wiele lat, szkoliłem się w sztukach walki, nie miałem tak naprawdę żadnej mocy. Taka moc to jest nic. Szukałem mocy, siły w jakichś treningach, w wojsku, w działaniach specjalnych. Tam nie ma mocy. Zamiast mocy znalazłem śmierć, ponieważ towarzyszył temu wszystkiemu alkohol. I leżałem na łożu śmierci ze zniszczoną wątrobą i sercem. I wtedy moc, której szukałem w Chrystusie Jezusie się objawiła i zostałem uzdrowiony. Tutaj pastor Antero był mistrzem świata w karate i jestem też przekonany, że jeśli się go zapytacie, to on powie, że to nie była tak naprawdę żadna moc. Mimo, że był w stanie pokonywać prawie każdego przeciwnika, to dzisiaj on jest człowiekiem mocy, ponieważ Chrystus żyje w nim. Każdy z was, jeśli chce doświadczyć prawdziwego życia,
Jeżeli chcesz napić się ze źródła wody żywej, jeżeli chcesz, żeby Bóg chronił Cię na każdej Twojej drodze, jeżeli chcesz znać swoje jutro i wiedzieć, że ono jest niebiańskie, to krew Jezusa, to moc Ducha Świętego i potęga Słowa Bożego jest właśnie dla Ciebie. Przyjmij Jezusa, przyjmij Ducha i każdego dnia karm się Słowem Boga, a będziesz człowiekiem, który będzie niezniszczalnym wojownikiem. Żadna broń ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Bóg wyśle aniołów, aby Cię strzegli na każdej Twojej drodze, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. To są fakty, to jest dziedzictwo w Chrystusie Jezusie, które otrzymujemy, gdy świadomie podejmujemy decyzję. Jezu, bądź moim Panem. Duchu Święty, wypełnij mnie i nie opuszczaj mnie nigdy. To są słowa, które Bóg czeka, aż wypowiesz przez wiarę. Modlę się o każdego, kto słyszy to słowo, aby teraz Duch Święty przeniknął Twoje życie, aby objawiła się w Twoim życiu moc zmartwychwstania i abyś zobaczył, kim jesteś. Nie jesteś pokrzywdzony ani słaby, ale Bóg pragnie widzieć Cię jak króla tej ziemi. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.